Nie ma czasu na wstęp, musimy omawiać bajki. Myślę, że tak samo zmęczony jak osoba śpiewająca w tej piosence może być też Natsuki Subaru, który może i cierpi z innego powodu, ale to w końcu już trzeci sezon ciągłego umierania i obserwowania śmierci wszystkich swoich najbliższych i ciągłego powtarzania tych samych bolesnych chwil w kółko i w kółko. Ja personalnie bardzo lubię ReZero. Myślę, iż na spokojnie mogę nazwać ten serial jednym z moich ulubionych, a przynajmniej najwyżej ocenianych isekai wszechczasów, zaraz obok Mushoku Tensei i co może wydać się zaskakujące dla wielu, ale również obok Drifters, które to anime jest personalnie moim ulubionym isekajem of all time. Trzeci sezon ReZero zaskakująco dla mnie zaczyna się aż rocznym timeskipem pomiędzy wydarzeniami sezonu poprzedniego, gdzie mieliśmy cały ten wątek z Sanktuarium, pojawiła się Echidna, a odcinek, w którym to główny bohater wreszcie mógł komuś się zwierzyć i powiedzieć o swojej bolesnej supermocy, bycie uwięzionym w pętli czasowej, jest zdecydowanie jednym z moich faworytów, jeśli chodzi o najlepsze odcinki tego serialu. Stąd też, gdy myślę o oglądaniu obecnie wychodzącego sezonu trzeciego, nie mogę oczywiście ignorować faktu o tej jakże wysoko postawionej poprzeczce, którą gdzieś tam w głębi siebie liczę, iż znowu ten sezon przebije. Czy jak na razie się na to zapowiada? Szczerze, po jedynie trzech odcinkach ciężko powiedzieć. Nawet jeżeli pierwszy odcinek trwa aż półtorej godziny, widzę, że jest to jak najbardziej jakościowe. Jest kilka wątków, które już teraz chwytają mnie za serce, jak ten z matką Garfielda, ale mam wrażenie, że dopiero teraz, trochę po tych trzech odcinkach, mam jakąś świadomość tego, do czego to wszystko będzie zmierzać. Głównie przez to, że na pierwszy plan wychodzą kolejni arcybiskupowie grzechu z kultu wiedźmy, który to kult jest tak naprawdę głównymi antagonistami całej tej serii. ReZero również i w tym sezonie przypomniało mi, jak brutalne jest w wielu miejscach oraz to, jak bardzo brakowało mi Subra wracającego w kółko i w kółko przez śmierć. Szczerze, mam bardzo duże oczekiwania do tego sezonu i jednocześnie jestem już w stanie powiedzieć, że w niektórych kwestiach te oczekiwania zostają już spełnione, a ja liczę, iż uświadczę w tym sezonie jeszcze wielu chwytających serce momentów, podobnie jak było to w przypadku poprzednich wątków. Czy jak to woli Orb on the Movements of Earth, to anime o Polsce. Tak, historia tego anime toczy się w czasach średniowiecza, gdy to jeszcze uważano, iż to Słońce i inne planety oraz gwiazdy krążą wokół Ziemi, a nie Ziemia wokół Słońca. W czasach skrajnego katolicyzmu, w czasach, gdy palono heretyków na stosie, główny bohater Rafał to 12-letni chłopak wychowywany przez swojego przyszywanego ojca, który to adoptował go, gdy ten żył jako sierota na ulicy. Rafał jest niebywale inteligentną osobą. Już właśnie w wieku 12 lat ma zamiar udać się na studia, lecz chłopak wykorzystuje swoją inteligencję również w inny sposób. Chce się dobrze ustawić, mieć święty spokój, kłamie w żywe oczy, a raczej mówi ludziom to, co oni chcą usłyszeć. Interesuje się też gwiazdami i nauką astronomii, lecz wkrótce będzie zmuszony porzucić swoje hobby na rzecz jego decyzji o studiowaniu teologii. Oczywiście względów tylko i wyłącznie takich, iż byłoby to dla niego korzystne. Wszystko jednak zmienia się, gdy chłopak poznaje Huberta, heretyka, który zwolniony zostaje z więzienia z uwagi na wyparcie się swojej herezji. Hubert stara się udowodnić teorię heliocentryczną. Teorię, która przeczy normom i zdaniu kościoła katolickiego odnośnie działania i wyglądu naszego świata. Teorię, którą my oczywiście w dzisiejszych czasach znamy jako fakt. To, że Ziemia krąży wokół Słońca, każdy wie. Jednocześnie na ogonie Huberta i Rafała siedzi Nowak, inkwizytor zajmujący się tropieniem heretyków i właśnie paleniem ich na stosie. Anime lub manga dziejąca się w Polsce lub zawierająca polskie postacie pewnie dla wielu może być czymś ciekawym i nowym. Ja pewnie jestem w stanie powiedzieć, iż japońscy aktorzy głosowi mówiący polskie imiona i nazwiska lub polski tekst w mojej chińskiej bajce jest na pewno kuriozalny i ciekawy, tak nie jest to dla mnie aż taką nowością. Stosunkowo niedawno sięgnąłem po pierwszy rozdział mangi Wuxia of Steel, historii osadzonej w steampunkowej Polsce, którą wam gorąco polecam. Podobnie myślę jest i z omawianym właśnie anime, które zdecydowanie jest bardzo ciekawym i unikalnym seansem. Tym bardziej mając na uwadze spoiler z końca trzeciego odcinka, który w mojej opinii jest genialny, ale o tym, co w tym dokładnie chodzi, zachęcam do zapoznania się samemu. Dan 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 to anime sezonu, a nawet i prawdopodobnie roku. Tatsuki Fujimoto, autor, spod którego szyldu wyszły takie mangi jak Fire Punch, Sayonara Eri, Look Back, które niedawno doczekało się swoją filmową adaptację, czy wreszcie Chainsaw Man, czyli najpopularniejsze dzieło wspomnianego autora. Niemniej dzisiaj nie o Tatsukim Fujimoto mowa, a o jednym z jego asystentów, którzy każdy z wymienionych w swoim czasie, gdy poszli na swoje, zaczęli tworzyć mniej lub bardziej udane, lecz na pewno popularne mangi. Jedną z tych osób jest Tatsura Endo, czyli autor Spy X Family, które pewnie wielu z was uwielbia. Innym jest dla przykładu Kaku Yuji,
który napisał Jigokuraku, które jest seria Jeśli lubicie, to nie śmierdzi mi przykro oraz Gwiazda dzisiejszego wieczoru, czyli Tatsu Yukinobu, czyli autor omawianego właśnie Dandadan, której mangi to adaptacja obecnie wychodzi. Za animację odpowiada studio Science Saru, które jeżeli oglądaliście mój odcinek o Scottie Pilgrimie, to wiecie, iż jest to studio założone przez Masakiego Yuase i odpowiada właśnie za zaanimowanie Scotta Pilgrima, stąd też nie powinno być to zdziwieniem, jeśli powiem, iż ten serial, w sensie Dandadan, wygląda wręcz obłędnie i zaanimowany jest perfekcyjnie. O czym jest to anime, zapytacie? Poznajcie Momo Ayase, Gyaru, która nie wierzy w kosmitów, za to wierzy w duchy, oraz Kena Takakure, chłopaka, któremu na imię tak samo jak temu legendarnemu japońskiemu aktorowi, którego Momo nazywa Okarun, gdyż absolutnie by ją popierdoliło, gdyby miała go nazywać w ten sam sposób, jak na imię ma jej idol i miłość życia, aktor Ken Takakura. Okarun w przeciwieństwie do Momo w kosmitów jak najbardziej wierzy, za to neguje istnienie duchów. Oboje, chcąc udowodnić swoją rację, wysyłają siebie nawzajem w miejsca, w których mogą spotkać duchy i kosmitów, w wyniku czego Momo zostaje przez takowych kosmitów uprowadzona, natomiast Okarun zostaje przeklęty przez ducha, w wyniku czego w pewien sposób nabywa pewną superzdolność, która jednak niezbyt udaje mu się kontrolować bez pomocy Momo. Gdyby nie ona, ten stałby się bezmyślnym potworem. Pomyślicie sobie, okej, czyli to kolejna z tych serii, gdzie główni bohaterowie będą musieli pokonać wszelkie zło, chcące przejąć władzę nad światem, w tym przypadku w postaci jednocześnie duchów i kosmitów. Trochę tak, ale nie do końca, gdyż główną motywacją bohaterów wcale nie jest to, żeby heroicznie zbawić świat. Oj nie, nie. Im chodzi tylko o to, że w wyniku tego incydentu z duchami i kosmitami, głównemu bohaterowi zniknęły genitalia, a oni tylko starają się je odnaleźć. Dandadan to szalony rollercoaster i jazda bez trzymanki, w przypadku której, jeśli raz wsiądziecie, to nie będziecie w stanie wyjść. Co w akompaniamencie, jak już wspominałem, naprawdę dobrej animacji, tworzonej przez niezwykle jakościowe studio, daje nic innego jak czystą frajdę z oglądania. Lubicie PowerPointa? Pewnie korzystaliście z tego programu, czy to robiąc jakąś prezentację do szkoły albo na studia. Cóż, myślę, że twórcy drugiego sezonu Blue Lock również stwierdzili, że program ten daje naprawdę wiele możliwości i nawet zanimowali cały drugi sezon właśnie w PowerPoincie, a przynajmniej tak mi się wydaje, bo jakość animacji względem sezonu pierwszego spadła tak diametralnie nisko, że wydaje mi się to jedynym sensownym wytłumaczeniem. Żeby też nie było, nie uważam, że pierwszy sezon wyglądał jakoś wybitnie, wydaje mi się, że był akceptowalny, jednak mimo wszystko, żeby powiedzieć, że w obecnym sezonie wszystko wygląda tak samo dobrze, no to trzeba być chyba ślepym. Drugi sezon fabularnie kontynuuje wydarzenia sezonu pierwszego, w którym to w finale dostajemy masę nowych postaci oraz zostaje nam zakomunikowane, iż następny story arc będzie się opierał na meczu z jedną, z tego co zrozumiałem, oficjalną reprezentacją Japonii w piłce nożnej oraz to, iż wygrana jest jedyną szansą na uratowanie projektu Blue Lock przed, wydawałoby się, że jego nieuchronnym zamknięciem. Ja personalnie wiem, co się dzieje w dalszej części historii, gdyż czytałem oryginalną mangę i jestem z nią w miarę na bieżąco. Co mogę powiedzieć, a to, że personalnie bardzo lubię konkretnie dwie nowe postacie, a mianowicie Ryuseya i Hiyoriego, którzy to oboje mieli całkiem sporą szansę wykazać się już w pierwszych odcinkach omawianego dzisiaj sezonu. Co ciekawe, postacie te są swoimi zupełnymi przeciwieństwami, gdyż Ryusei to typ postaci egocentrycznego krzykacza, którego najtrafniej opisują słowa chory pojeb, a Hiyori to raczej ta cicha myszka, który za to jest bardzo utalentowany w asystowaniu członków swojej drużyny. Ja też osobiście muszę zaznaczyć, iż od tego momentu fabuły ja niezbyt jestem aż tak dużym fanem Blue Locka. Wydaje mi się, że zaczął się trochę psuć i stracił swojego ducha w momencie, gdy zrezygnowaliśmy z formatu Battle Royale i już nikt niezbyt z tego projektu Blue Lock odpada. Ale czy to sprawia, że ja jako widz bawię się jakkolwiek źle na tym serialu? Raczej nie, historia wciąż jest angażująca do śledzenia, jeśli chodzi o umiejętności narracji i budowania napięcia, tym bardziej w takich edgy seriach, to wydaje mi się, że autor Blue Locka, czyli Kenshiro Muneyuki, jak żaden inny mangaka, doskonale wie, jak operować tym medium, tych mroczniejszych edgy historii. I mimo, że personalnie uważam, że Blue Lock to jego najgłupsza manga, jaką czytałem, to wciąż bawię się wyśmienicie i nawet jestem w stanie w choćby minimalnym stopniu przeboleć tą statyczną animację. Ranma 1-2 to kolejne anime remake'ujące i na nowo adaptujące klasyczne serie od Rumiko Takahashi. Dwa lata temu swoją premierę miała nowa wersja Urusei Yatsue, czyli jednej z pierwszych i jednocześnie najbardziej popularnych mang tej autorki. A serial ten również i w tym roku doczekał się z drugiego sezonu. Ranma to kolejna komedia romantyczna, która, że mimo iż w wielu aspektach podobna jest do Yatsury, to mimo wszystko trochę inna. Tak jak w Yatsurze mieliśmy kosmitkę i gromadkę różnych innych dziwnych postaci, tak w Ranmie mamy Ranmę, chłopaka, który to w momencie, gdy zostanie oblany zimną wodą, zamienia się w dziewczynę, a gdy z kolei dotknie gorącej wody, to odmienia się z powrotem w chłopaka. A wszystko to spowodowane pewnym wypadkiem, w wyniku którego główny bohater oraz jego ojciec wpadają do magicznej sadzawki z wodą. Jego ojca spotkał podobny los, tylko że ten akurat zamienia się w pandę. Mówiłem o podobieństwach do Yatsury, gdyż w Ranmie również mamy motyw dwójki młodych głównych bohaterów, którzy trochę z nie swojej woli zostają zaręczeni i mimo iż początkowo
oboje się nienawidzą i wiecznie ze sobą walczą i krzyczą, to z czasem zaczynają się na siebie otwierać i przejawiać więcej ciepłych uczuć. Niemniej nie nazwałbym tego tym samym co Urusei Yatsura. Ranma, mimo iż widać, że podobna, to ma dużo swojej oryginalności. Nawet jeśli jestem w stanie zaobserwować często te same archetypy, jak na przykład postać Tatewakiego, który jest rywalem poniekąd w miłości Ranmy, który na myśl przynosi mi Mendo, który również pełnił trochę podobną funkcję. Niemniej ku mojemu zaskoczeniu ja personalnie Ranmę oceniam całkiem pozytywnie. Nie jestem pewien, czy aby na pewno skończę ten serial oglądając go co tydzień odcinek za odcinkiem, tym bardziej, że do tej pory nie skończyłem drugiego sezonu Urusei Yatsury. Niemniej chętnie będę śledził w swoim czasie poczynania głównych bohaterów oraz tego, w jaką stronę pójdzie ten serial. Puniru to jest taki shitpost, ja nie wiem co się dzieje w tej bajce, nie wiem jak ja mam wam to w ogóle wyjaśnić. Jest jakiś protak, który se 7 lat temu wykraftował slajma i teraz ten slajm jest dziewczynką i odpierdala im się jakieś chore gówna. Raz się nażarła jakiejś substancji, zamieniła się w krwiożerczego sukuba, innym razem jej poprzednia połowa ciała stała się celebrytą w lokalnym Luna Parku i twarzą uroczych istot. Jednocześnie mamy całą plejadę innych równie niesamowitych bohaterów, często jak to w takich slapstickowych komediach bywa, bazujących na jednym schemacie i żarcie. Niemniej pomimo tego wylewającego się z ekranu absurdu, wciąż dostajemy momenty, które można określić mianem bycia po prostu wholesome. Puniru to chyba dla mnie personalnie największe zaskoczenie sezonu, a to dlatego, że aż praktycznie do samego momentu obejrzenia tego serialu nie miałem nawet pojęcia, że takie anime aktualnie wychodzi, co w sumie jest niesamowite, iż byłem tak blisko do ostatecznego nieobejrzenia jednej, moim zdaniem, z najlepszych bajek sezonu anime jesień 2024. Chciałem także pogadać trochę o Uzumaki i tym, jak bardzo ten serial wywraca się co chwila o własne nogi, ale uznałem, że nie czytałem oryginalnej mangi Junji'ego Ito i szczerze nie chcę sobie psuć wrażeń z tak świetnie ocenianej historii. Stąd też najpewniej przeczytam tę mangę, a następnie obejrzę to anime jeszcze w tym roku, a moją szczerą opinię na pewno poznacie w drugiej edycji mojej gali rozdania nagród Złote Pudełka, które to podsumowanie całego roku 2024 dla animacji pojawi się gdzieś na początku roku 2025. A na razie dziękuję wszystkim za oglądanie. Jak zawsze, łączmy się w bólu.